Dzień dobry, z tej strony Warty. W dzisiejszym odcinku będą banknoty z Indii. To jest taki pierwszy odcinek z tych banknotów, które Wam pokazywałem na openingu. Openingu albo unboxingu, bo trochę to źle mówię. No i dzisiaj będą te oto banknoty. Ogólnie ja mam tak, że planuję sobie na przykład właśnie nakręcić taki odcinek jak o tych banknotach. I cały czas mam jeszcze kilka banknotów, ale cały czas mam do nich jakiś inny plan, czyli na przykład mam już, nie, powiedzmy, jeden taki banknot i chcę sobie jeszcze dokupić kilka banknotów z tej serii. A wiadomo, że to słabo mi wyjdzie, bo mam też inne plany zakupowe, jak na przykład stare polskie banknoty, które są jednak bardziej fajne, lepsze do kupienia, ważniejsze według mnie, które bym chciał bardziej mieć w kolekcji niż takie z Indii. Ale teraz mi się udało, mam te dwa banknoty, chociaż jakbym nie miał tego, tej dziesiątki starych, to bym tak by nagrał o tym banknocie odcinek. No i co? Banknoty są po pierwsze bardzo ładne. Raczej ten pierwszy, czyli ten starszy banknot mi jakoś szczególnie bardzo się nie podoba, ale ten jest superowy. Omówimy sobie te oba. Na początku oczywiście zacznijmy od starszego. Ogólnie w Indiach jest to chyba nic. To jest nic nie warte, taki banknot. Najwyższym nominałem z nowej serii, z tego co pamiętam, jest 2000 chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ono jest brzydkie w sumie. A to jest banknot starej serii. Starej serii najniższym nominałem było 5. A nie, był jeden jeszcze. Najniższy nominał ogólnie jest jedna rupia. Tylko właśnie nie pamiętam dokładnie, z której serii ona była. Jest jeszcze 5 rupii, a później już są takie jak te banknoty na przykład. To jest banknot starej serii. Tak wygląda, całkiem duży. Tak wygląda rewers, ten rupias. Ogólnie mamy na świecie różne nazwy walut, jak na przykład dolary, są dolary, dolar amerykański, czyli te najbardziej znane, ale są też dolary kanadyjskie, australijskie i te wszystkie z wysp tysiąca, które po prostu jest ich setki. Tak samo mamy z funtami, to głównie tam jest, są to miejsca, gdzie dawniej byli Anglicy, czyli były kolonie brytyjskie. No, a tak na przykład mamy jeszcze dinary albo liry, ale liry to są były tylko we Włoszech, teraz są w Turcji, a dinary są na Bliskim Wschodzie teraz. A rupie są głównie w Azji, nie w wszystkich państwach, tak jak na przykład Indie są, w Indonezji i tym podobnych państwach. Ale chyba najbardziej znane rupie to są właśnie indyjskie. Banknot duży, kolor taka piaskowa, można powiedzieć, ale tak lekko podchodząca w róż, coś takiego. Tutaj mamy logo, godło Indii, to nie chciałam powiedzieć, chciałam powiedzieć logo banku, ale to jest godło Indii. One są również na monetę i co ciekawe, na banknocie odnominali jedna jej rupii. Mamy właśnie pokazaną monetę indyjską. Tutaj mamy człowieka ważnego, ważną osobę zasłużoną dla Indii, czyli teraz muszę nie pokręcić jego nazwiska, a mianowicie mamy tutaj Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhiego, jeżeli by się odmieniało. Osoba bardzo zasłużona dla Indii. Był to człowiek, który walczył z właśnie kolonistami brytyjskimi i pokojem bez przelewu krwi właśnie zaprowadził tam panowanie Indyjczyków, po prostu niepodległość Indii. Było to po II wojnie światowej. O, tak to wygląda. Tu są chyba dwa te same wizerunki. Banknoty są bardzo ciekawe, raczej ten jest bardzo ciekawy. Za chwilę Wam pokażę. No, jeżeli mieliście kiedyś, a wiele osób tak miało w szkołach, my już jesteśmy w starszych klasach, czyli troszeczkę starszych, a nie jeden czy, więc no po prostu tego już nie mamy tam. Chociaż to było fajne. Spotkania, u nas były w szkole spotkania z podróżnikiem, tak to się chyba nazywało, i tam przyjeżdżał jakiś podróżnik i opowiadał o kraju. No i był jeden raz w Indii, nawet pokazywał te banknoty. Tylko wtedy się nie interesowałem tym.
I nie zwracałem na to uwagi. Teraz bym patrzył z językiem na brodzie, a teraz już nawet nie pamiętam, jak on pokazał, ale mówił, że na wszystkich banknotach jestem sam jeden człowiek. No, ale nie wiem, jakimś dziwnym trafem wszyscy, co tam byli u nas w szkole podróżnicy, opowiadali więcej negatywnych rzeczy o kraju, w którym byli, niż pozytywnych. No, ale tam już. Nieważne. Znak wodny wygląda tak, jest całkiem duży. Mam tutaj, no, pana Gandhiego. Nitkę zabezpieczającą, bardzo fajne, one są dobre takie, przez to możemy zobaczyć po prostu, jeżeli tak nam, jak mamy taką nitkę, to wiem, że banknot jest oryginalny. I rewers, bo już się bardzo dużo nagadałem. Mamy tutaj wizerunek taki bardzo obrazowy, albo pomnikowy. Wizerunek nosorożca, słonia i tygrysa. Wygląda to właśnie w ichniejszej sztuce, patrzcie, jakie są ozdoby i tak dalej. Ale to po prostu taki wizerunek uproszczony. Banknot duży. Może się komuś podoba, mi akurat się bardzo nie podoba. Chociaż fajne miejsce na znak wodny. Ale to ten banknot jest ładniejszy. Ale dobrze, przejdźmy sobie w końcu do 10 rupii nowych. Jeszcze tylko zobaczę wam, który to jest rok. Tutaj mamy rok 2011. Na rewersie pisze. A tutaj jest to rok, z tego co pamiętam, 2017. Myślałam, że 2018. I to jest po prostu arcydzieło. Te nowe banknoty są przecudowne. Nie tylko nominały 10, które jest fajne, takie brązowe, ale nominały na przykład 50, 20 też są jest ładne. Postać pana Gandhiego jest już zmniejszona i podany nominał tu na boku, na znaku wodnym. Jest jego niższa postać, też trochę mniejsza, która, co ciekawe, rzadko tak występują na banknotach. Ozdoby w świetle UV to chyba właśnie wygląda, takie te paski są. Muszę sobie kupić kiedyś ten latarkę do światła UV. Mam nagrywam ten filmik, tylko nie wiem, kiedy to zrobię. Tak samo mamy nitkę zabezpieczającą, wstęgę zabezpieczającą nitkę. Tutaj mamy coś, jak wygląda, jak recto verso. O, tak. To jest symbol rupii, gdyby ktoś nie wiedział. O, taki, nie wiem, jak to powiedzieć. Się wywodzi od literki R i jeszcze jednej. Po prostu tak uprościli. Był konkurs kiedyś na to i taki wygrał. Ale najfajniejszą rzeczą jest to, że niby nie jest to taki prostokąt, tu są jest białe tło. I to było brzydkie, ale połączyli to takimi trójkątami. I to przepięknie wygląda. Banknot malutki, może taki porównywalny do polskich złotych, naszych dzisiejszych. Ale nie wiem, czy nawet nie ładniejszy. No. I tak to wygląda. A rewers, najciekawsze na rewers to są te okulary. Wyobrażacie sobie, bo te okulary były jego taką wizytówką, można powiedzieć. To jakby u nas na przykład, jakby powstał banknot z Piłsudskim i były na rewersie wąsy. No, takie coś, takie porównanie, tylko to jest o wiele tutaj fajniej zrobione. Albo, nie wiem, u Mieszka pierwszego byłaby broda. Tak to wygląda. Bardzo śmieszne, ale jednocześnie bardzo fajne. A tutaj ten rewers, który wam właśnie przybliżę, żebyście mogli podziwiać, jakie to jest piękne. Jest to świątynia. Jest to świątynia słońca Konark. I znowu możecie tutaj dokładnie przyjrzeć się symbolowi rupii indyjskiej, który znajduje się tutaj. Macie datę i napis India. Super banknot, fajnie to wygląda. Tutaj z jednej strony mamy kolor taki piaskowy, z drugiej strony mamy już całkowicie biały. Ale chociaż jest tutaj zatrważająca ilość białych miejsc, to po prostu banknoty są superowe, szczególnie ten. No, postarali się.
To by było dzisiaj na tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o subskrypcję, łapkę w górę. Dziękuję, cześć.